Zajmuję się projektowaniem ubrań, mam swoją markę. Sam projektuję, natomiast nie szyję ich, ponieważ nie mam zdolności szycia. Mam krawcową, którą zaangażowałem i która jakby wykonuje już fach czysto zawodowy. Są to ubrania głównie z dzianiny, są to spodnie, są to bomberki, koszule oversize'owe, tuniki oversize'owe, t-shirty, czapki, plecaki, torby, worki. Także tych ubrań wydaje mi się, że jest dużo. Każdy znajdzie coś tam dla siebie. Zawsze tą modą się interesowałem, postanowiłem zalegalizować swoją firmę i ją otworzyć. Także dla mnie to też jest jakieś nowe przeżycie. Prowadzę firmę jednoosobową i wypełniam wszystkie te faktury, pakuję, a w międzyczasie się uczę tekstów na pamięć, gdzieś idę do teatru, spotykam się ze znajomymi. Także uwielbiam sobie ten czas jakoś, jak to się mówi? Umilać, żeby tego czasu było coraz mniej, ale żeby więcej robić w swoim życiu. Każdy z nas wydaje mi się, że ciężko pracuje i po to jakby pracuje, żeby kiedyś sobie mógł powiedzieć, że okej, jakby nie przeleżałem swojego życia, tylko coś zrobiłem. A jeszcze ja podchodzę do tego tak, że cały czas jest mi mało wszystkiego, więc uwielbiam po prostu się czymś zajmować i to daje mi taką możliwość.